Joanna Sienkiewicz, Wiadomości Górowskie, a oto skrót tego, co zobaczą Państwo w dzisiejszym wydaniu. Obchody 24 Dni Górowa, festiwal Kalinowe Mosty, festyn rodzinny w przedszkolu miejskim, akcja Zryw Wolnych Serc zorganizowana przez Komendę Główną Policji, finał Pucharu Polski Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Górowskim Stadionie, Dni Staropruskie w Centrum Warka, prezes Wargi, członkiem Zarządu Forum Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 24 Dni Górowa już za nami. Uroczystości trwały od 12 do 14 czerwca. Pierwszego dnia obchodów Dni Górowa wszystkich przybyłych gości przywitał burmistrz miasta Jacek Kostka, który ze sceny ustawionej w Parku Miejskim dokonał oficjalnego otwarcia. Panie burmistrzu, to już 24 obchody Dni Górowa. Czym się różnią od poprzednich? No są to po prostu Dni Górowa, czyli bawimy się dobrze. To miasto, jak się bawi, to naprawdę na całego. Ale tak już serio, no różnią się tym, że właściwie całą najważniejszą część obchodów Dni Górowa przenieśliśmy do Parku Miejskiego. Od otwarcia, tak przez koncerty, zupełnie inny układ parku po remoncie. Więc rzeczywiście ja widzę, że on służy ludziom, bo już nie ma gdzie usiąść, nie ma gdzie się wcisnąć. Wśród gości pojawiły się delegacje z niemieckiego Fierden, rosyjskiego Bagriatonowska i ukraińskiego Chorochowa. Do miasta przybyli burmistrzowie, wójtowie sąsiednich miejscowości, władze starostwa, a także poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Miron Sycz. Szczególnie serdecznie witam delegację miast partnerskich Górowa i Ławeckiego. Witam serdecznie panią Swietłanę Wareckaja, wicestarostę powiatu Bagriatonowsk-Rosja. Witam serdecznie burmistrza Lutza Brockmana z miasta Fierden z Niemiec. Panie burmistrzu, witamy. Witam serdecznie również panią Ewelin von Boris, przewodniczącą Stowarzyszenia Pruska i Ławka. Witam serdecznie burmistrza Wiktora Chodyka, burmistrz Chorochowa, Ukraina. Wiktorze, witamy cię. Witam również przedstawicieli gminy Niedźwiedź, naszego góralskiego partnera. Serdecznie witam także dyrektorów i przedstawicieli naszych zakładów nad terenu miasta i powiatu. No i oklaski, pracodawcy nasi. Serdecznie witam wreszcie radnych Rady Miasta z przewodniczącym Grzegorzem Błockim na czele. Serdecznie witam naszego stałego gościa, no nasz skarb górowski, Mironie. Witam posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, przewodniczącego Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, posła Mirona Sycza. Bezpośrednio z Warszawy przyjechałem tutaj w to miejsce. I tak po drodze nawet sobie rozważałem, że Górowo to jednak jest takie magiczne miejsce. Z miłą chęcią jechałem tutaj i patrząc to, co dzieje się gdzieś tam w dalekim świecie, w stolicy i patrząc, co dzieje się tutaj, to aż miło wraca się do przyjaznych ludzi, do przyjaznego otoczenia, do tych, którzy naprawdę potrafią się wzajemnie szanować. Tego dnia występy artystyczne rozpoczął olsztyński chór Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Następnie wystąpił zespół Verdis z Białegostoku oraz Jelonek. Daj miejsce pod dostatkiem dla każdego. I łapki, łapki jeszcze. To nie bajka ani film, kiedy miłość jest u drzwi, serce wali jak w salone. O, a energia niesie mnie. Miłości cały płonę, o, o.
Jednak najwięcej miłośników dobrej zabawy zgromadziła grupa After Party, wykonująca muzykę disco polo. After! After Party! Dobry wieczór, są tu dziewczyny! Waszych jej raz. Już za chwilę. After Party. Gdzie są ręce? Przed wami. Bartek. Halo dziewczyny, do Bartka, zróbcie jakiś hałas! Górowo, górowo, witamy, rączki do góry! Ciao! Ile razy można kochać? Ile razy można szlochać? Powiedz mi, ile razy można zranić? I czy możesz mi wybaczyć jeszcze dziś? Wow! Jeszcze raz dobry wieczór wszystkim, dziewczyny, piszczą! Wiesz o tym dobrze, że mam w sercu tylko cię i to nie zmieni się tak szybko. Za każdym razem, kiedy patrzę w oczy twe, widzę nadzieję, widzę to wszystko. Drugiego dnia na Stadionie Miejskim oraz Orliku zostały rozegrane mecze piłki nożnej. Burmistrz miasta uhonorował medalami zawodników, którzy zdobyli mistrzostwo drugiej ligi juniorów młodszych i tym samym awansowali do Ligi Wojewódzkiej. Na miłośników tańca czekał 3-godzinny maraton zumby. Wieczorem zaś na scenie czekały kolejne gwiazdy, tym razem był to zespół The Ukrainian Folk, który obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia swojego istnienia. Z tej okazji, że obchodzimy 25 lat, napisaliśmy piękną piosenkę o Górowie, czyli napisał nasz kolega Czarek Makiewicz, a my jemu pomogliśmy. Ale dlaczego on napisał właśnie tę piosenkę? Dlatego, że grał tutaj nie raz. Tak i jest. Wyjechał stąd oczarowany. Ja już dzisiaj o tym mówiłam w telewizji. I teraz uwaga. Naszej lokalnej. Także on poczuł wenę właśnie po tym, jak zagrał tutaj kilka koncertów. Jego miasto go oczarowało, więc słowa są bardzo proste. Melodia sprzyjająca dla każdego ucha. Wiem, że to tylko słowa, może dla ciebie nie znaczą nic. Jestem z Górowa i chcę tutaj żyć. Już widziałem różne ciepłe kraje, ale jeszcze nie znalazłem takich miejsc, żebyś mógł powiedzieć, tu zostaję, tu mój dom i podróżycę. Jeśli szukasz takich miejsc na mapie, pytasz mędrców czterech świata stron, lepiej udaj się bocianim szlakiem, on zaprowadzi tam, gdzie jest twój dom. I wiem, że to tylko słowa, może dla ciebie nie znaczą nic. Jestem z Górowa i chcę tutaj
tylko słowa, może dla ciebie nie znaczą nic. Jestem z Górowa i chcę tutaj żyć. Potem na scenie pojawił się zespół Redlin, Bartnicki i Akurat. Mamy pięknie Górowo! Piewacie ze mną! Tam górowali w piwnicy, tańcowali z bójnicy, rozali swe pięknie grać i ramoszki spozierać. Rozali swe pięknie grać i ramoszki spozierać. Górowo! Trzeci dzień rozpoczął się od wręczenia nagród najlepszym uczniom górowskich szkół. Bardzo się cieszę, że mogę nagrodzić najzdolniejszych uczniów z terenu naszego miasta i ze szkół, które znajdują się na terenie Górowa i Ławeckiego. Zapraszam serdecznie Izę Gołębiecką wraz z rodzicami. Zapraszam serdecznie Krzysia Babickiego wraz z rodzicami. Zapraszam serdecznie Mateusza Waszczyny-Szyna z rodzicami. Również zapraszam Michała Iwanczewskiego z rodzicami. Kamilę Skrzypę wraz z tatą widzę. Urszulę Bobel. Zapraszamy z rodzicami oczywiście. I Izabelę Kostka. No też w zasadzie z rodzicami. Dalej zaprezentowali się młodzi artyści z terenu miasta. Największy nawet deszcz.
dwójki w lewo, zwrot! Ten zwrot! Na zwrot, marsz! Szósty został zorganizowany Międzynarodowy Festiwal Programów Radiowych i Telewizyjnych Kalinowe Mosty. Tym razem spotkanie odbyło się w zespole szkół z ukraińskim językiem nauczania. Festiwal Kalinowe Mosty to akcja powstała z inicjatywy Związku Głównego Ukraińców w Polsce. Dzięki temu nasi wschodni sąsiedzi mogą zobaczyć, jak żyje się ich rodakom w Polsce. Dzięki festiwalowi nasz kraj, w tym Warmia i Mazury, odwiedziło w ciągu 6 lat około 200 ukraińskich dziennikarzy. Po wizycie w zespole szkół z ukraińskim językiem nauczania goście z Ukrainy odwiedzili Centrum Barka. Już po raz szósty dziennikarze z praktycznie z wszystkich województw, z wszystkich oblastej Ukrainy biorą udział w tym festiwalu. Tydzień, a to więcej, my jeździmy po Warmii i Mazurach, po różnych miastach i miasteczkach. Patrzymy, jak pracują, jak żyją i lekarze, i rolniki, i inżynierzy, i nauczycieli, jaka tu jest turystyczna infrastruktura. W przedszkolu miejskim został zorganizowany festyn rodzinny. Zabawy, konkursy, występy, wata cukrowa to tylko nieliczne atrakcje, jakie czekały na wszystkich przybyłych. Festyn rozpoczął się występami przedszkolaków. No, festyn rodzinny to już drugi. Pierwszy był zainicjowany przez pana burmistrza. I rodzice byli bardzo zadowoleni i byli za tym, żeby zamiast, tak jak się to przedtem odbywało, Dni Matki czy Dzień Dziecka w salach grupowe, żeby znowu był to festyn. No i jak widać, dopisali. Zabawa też jest przednia i pogoda nam dopisała, także bardzo się cieszymy, że nam to tak wyszło. Dużym zainteresowaniem cieszył się dmuchany zamek oraz stoisko z watą cukrową. Bardzo fajna impreza, cieszę się, jestem już drugi rok tutaj w przedszkolu i bardzo fajnie pomyślane, że możemy przyjść po pracy z dziećmi, spędzić czas na powietrzu, wszystko jest zorganizowane pod dzieci, bo są różne zjeżdżalnie, kramy, można upiec kiełbaski, dzieci występują. Fajny rodzinny piknik. Zryw wolnych serc to hasło akcji zorganizowanej przez Komendę Główną Policji, która swym zasięgiem objęła cały kraj. Jej celem jest uświadomienie, jak wielkie znaczenie ma walka z uzależnieniami. W zrywie wolnych serc wzięli udział również policjanci z powiatu bartoszyckiego, którzy wraz z młodzieżą z zespołu szkół ustawili się na boisku, formując kształt serca. Burmistrz miasta odczytał odezwę skierowaną do młodzieży. Droga młodzieżo, odezwa społeczności PAD. Wykonajmy przez 10 sekund wspólny gest na rynkach i placach szkół, miast i miasteczek, wielkich aglomeracji i maleńkich wsi. To zryw wolnych serc. Serc wolnych od uzależnień, przemocy, umiejętności drugiego człowieka. Serc pięknych, zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Następnie wszyscy zgromadzeni przez 60 sekund wybijali rytm serca.
Ogólnopolski Głos Profilaktyki to inicjatywa społeczności Komendy Głównej Policji PAD, tak zwanej profilaktyki AATY, promującej właśnie zdrowy styl życia, wolny od przemocy i uzależnień. Dlatego też w tym samym dniu, czyli właśnie dzisiaj, 1 czerwca o godzinie 14 w całym kraju młodzież, nie tylko młodzież, ale też i dorośli, i dzieci łączą się w tak zwanym zrywie wolnych serc. Polega on przede wszystkim na tym, że o godzinie 14, tak, wybijamy prawą ręką przez 60 sekund rytm serca. Serca wolnego od uzależnień i od przemocy. 4 czerwca na naszym stadionie został rozegrany finałowy mecz Pucharu Polski województwa warmińsko-mazurskiego. W finale zmierzyły się trzecioligowe zespoły Drwęca Nowe Miasto Lubawskie i Olimpia Olsztynek. Mecz zgromadził na trybunach około 400 kibiców, nie tylko z Górowa, ale również z Olsztynka i Nowego Miasta Lubawskiego. Największe wydarzenie sportowe regionu tej rangi, jeśli chodzi o lokalne rozgrywki, finał Pucharu Województwa w piłkę nożną. No jest to możliwe dzięki temu, że udało nam się zbudować ten piękny obiekt. Jest to wielka zasługa też naszych działaczy sportowych. Wielkie wydarzenie sportowe, jedno z największych wydarzeń sportowych na Warmii i Mazurach. Bardzo się cieszę, że możemy gościć w Górowie drużyny z Nowego Miasta Lubawskiego i z Olsztynka. Tu warto dodać, że są to nasze miasta partnerskie, jako że jedno i drugie miasto, tak jak i Górowo i Ławeckie. O, widzimy, chyba gol był. Jedno i drugie miasto należy do sieci Cheetah Slow i wraz z nimi będziemy realizowali nasz duży program rewitalizacji. W tej chwili trwają prace nad tym programem i to, że możemy się tu spotkać w gronie również samorządowców, to jest też okazja, żeby porozmawiać o sprawach ważnych dla naszych trzech partnerskich miast. Organizatorem finału wojewódzkiego Pucharu Polski jest Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej i to działacze Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej przyjęli propozycję Górowa i Ławeckiego, aby finał Pucharu Polski i wojewódzki finał Pucharu Polski rozegrać właśnie w Górowie i Ławeckim na tym pięknym nowym stadionie. Natomiast ja bardzo się cieszę, że to Drwęca jest w finale i mogę też być obserwatorem tego sportowego widowiska, które jak się okazuje po pierwszej połowie jest na dość wysokim poziomie i wyrównane. Myślę, że sympatycy piłki nożnej w Górowie, jak i ci, którzy przyjechali zarówno z Olsztynka czy z Nowego Miasta Lubawskiego, są po pierwszej połowie usatysfakcjonowani poziomem tego meczu. Widowisko uświetnił swoją obecnością m.in. Alojzy Jargus, najlepszy polski sędzia piłkarski w historii, który jako pierwszy Polak sędziował podczas mundialu. Warto wspomnieć, że swoją karierę pan Alojzy zaczynał właśnie w Górowie. Rywalizacja drużyn była bardzo zacięta i emocjonująca. Dopiero rzuty karne rozstrzygnęły wynik spotkania na korzyść drużyny z Olsztynka. Piłkarze Olimpii zdobyli wojewódzki puchar oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Polski Związek Piłki Nożnej w wysokości 30 tysięcy złotych. W centrum Barka jak zwykle w czerwcu odbyły się dwie imprezy cykliczne. Pierwsza z nich to Dni Staropruskie, druga wojewódzki turniej tenisa stołowego o puchar prezesa Stowarzyszenia Jesteśmy Razem. W tym roku podczas Dni Staropruskich na Tangia 2015 poza kilkoma ośrodkami podopiecznym towarzyszyła piękna pogoda. Wszyscy odnaleźli się w klimacie staropruskim i przybyli do barki w strojach nawiązujących do natangów. Ośrodki zaprezentowały krótkie przedstawienia przygotowane specjalnie na tę okazję. Dopingowane drużyny rywalizowały m.in. w takich konkurencjach jak bieg nosi wody, siłowanie się na rękę czy degustacja staropruskich potraw. Barkę odwiedziły górowskie przedszkolaki, które miały okazję spróbować swoich sił w warsztatach tkackich i garncarskich. Odwiedziły nas ośrodki zaprzyjaźnione, jak zwykle odbywają się konkurencje, następnie staropruskie strawy. Także myślę, że zabawa będzie przednia i tak jak co roku wszyscy do domów pojadą we wspaniałym nastroju.
Tegorocznym zwycięzcą okazał się Środowiskowy Dom Samopomocy z Elbląga Lazarus. Jesteśmy tutaj już na Dniach Staropruskich, czwarty raz. No, jesteśmy bardzo zadowoleni, dopisała nam, jak widać, pogoda, fajna atmosfera. Druga cykliczna impreza Centrum Barka odbyła się 18 czerwca. Hala przy szkole podstawowej nr 2 ponownie wypełniona była pasjonatami tenisa stołowego, a to za sprawą 8 edycji turnieju, którego gospodarzem był Piotr Baczewski, szef Barki. Moi drodzy, a teraz przejdziemy do naszego wojewódzkiego turnieju tenisa stołowego. Pokaz prezesa stowarzyszenia jesteśmy razem. 8 placówek podzielonych na 3 kategorie rozegrało mecze pod okiem sędziego głównego Andrzeja Markowskiego. Świetną formę zaprezentował zawodnik Lidzbarskiego Ośrodka Radosław Wiśniowski, który w ostatecznej rozgrywce pokonał Zbigniewa Baranowskiego z Kętrzyńskiego Domu Samopomocy. Po prostu miałem dobry dzień i dziękuję za kibicowanie, no po prostu miałem swój dzień. Jednym słowem, bardzo się cieszysz. Bardzo się cieszę. Cieszę się bardzo z wygranej. Trzecie miejsce przypadło Bogusławowi Plonie z warsztatu terapii zajęciowej w Górowie Ławeckim. Szans na wygraną nie dał rywalom Janusz Głębocki, który odebrał największy puchar w kategorii kadra. Jak widać, po mnie pot spływa, jestem od razu po pojedynku, udało mi się wygrać akurat finał. Medal za drugie miejsce trafił do Mirosława Mikołajskiego, reprezentanta elbląskiego Lazarusa. Trzeci był Wojciech Jakimowicz z Olszewa Węgorzewskiego. W klasyfikacji drużynowej pierwsze i trzecie miejsce wywalczyli zawodnicy z Barki. Drugie miejsce na podium zdobył Środowiskowy Dom Samopomocy z Lidzbarka. Z roku na rok muszę powiedzieć, że poprzeczkę podwyższamy. W Barce tutaj trenujemy sobie 2 razy w tygodniu. Chłopaki naprawdę żyją tym tenisem cały czas, a takie turnieje dają im, że tak powiem, naprawdę możliwości sparring partnerstwa naprawdę na wyższym, dużym poziomie. Naprawdę fajnie się dzieje. Tenis stołowy daje możliwości rozwoju osobom niepełnosprawnym. W ostatnią sobotę, 20 czerwca, odbyło się w Abbiate Grasso we Włoszech zgromadzenie generalne Międzynarodowego Stowarzyszenia Zita Slow. Wzięły w nim udział delegacje burmistrzów polskich miast należących do sieci z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem na czele. Z 2005 roku w sposób specjalny ujęliśmy ideę slow, miast slow, tak aby można było skorzystać ze środków Unii Europejskiej i propagujemy tam specjalne strategie na obszarze około 50 milionów euro. Progetti che si chiudono fino al 2025, noi cerchiamo di nuova la città, cerchiamo anche di avere l'appoggio dell'Unione Europea, utilizzare anche i loro fondi per lavorare meglio. Na pozytywną przyszłość wpływa również fakt zabezpieczenia środków inteligentnej specjalizacji, która mówi o produkcji zdrowej żywności w regionie. Ale również działania rządowe, które propagują pieniądze na rozwój obszarów wiejskich i ustawa, która pozwala na sprzedaż bezpośrednią. Specjalnie przyjechałem na dzisiejsze zgromadzenie i stwierdzam, że jesteśmy w dobrym czasie, w dobrym miejscu i przede wszystkim w bardzo dobrym towarzystwie. Io sono contentissimo di essere qui, questo incontro di oggi mi ha dato tante nuove idee, mi ha ispirato tanto. Serdecznie dziękuję burmistrzom z regionu Warmii i Mazur, że stanowią o rozwoju naszego regionu. Grazie molto ai sindaci della regione Varmia. Dziękuję również pomysłodawcom i całemu gremium zarządzającemu Cita Slow w regionach Europy i świata. Ja grazie anche molto agli organizzatori e tutti che sono venuti in diversi paesi di tutta Europa e del mondo. Silnie włączamy się do działania, myślę, że wspólnie mamy dużo dobrego do zrobienia. Cercheremo di... Koordynatora krajowej sieci reprezentował Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. Na spotkaniu głos zabrał m.in. nasz burmistrz Jacek Kostka, który pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Polskie Miasta Zita Slow. Hello everybody. I think many of you wonder
what's happened that the Polish Citizens Law Network is the second bigger after Italian. So let me explain. It will be short, okay? At the beginning, I want to apologize for my English pronunciation. I have very little occasions to speak English, but last night I had very many occasions to speak Italian at the night beautiful town Adriatic Grasso. Italian tastes great, the language I do not know. The problem I want to arise concerns a large part of the Polish. W swoim wystąpieniu burmistrz poruszył problemy polskiej sieci miast Citizens Law, w szczególności odnosząc się do specyfiki małych miasteczek na Warmii i Mazurach. Warto dodać, że dzięki zaangażowaniu naszego burmistrza Togórowo właśnie kieruje pracami stowarzyszenia, które, jak wcześniej mówił marszałek, zostanie wsparte 50 milionami euro. Pieniądze zostaną przeznaczone na wzmocnienie działalności potencjału społecznego i rewitalizacji miasteczek sieci. Ponadto lokalny program rewitalizacji miast sieci Citizens Law zostanie przyjęty do realizacji przez stowarzyszenie podczas posiedzenia, które odbędzie się 4 lipca w Górowie Ławeckim. Będzie to najważniejszy w historii dokument uchwalony w naszym mieście. 16 czerwca z inicjatywy Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Grupy Inicjatywnej Kierowników Środowiskowych Domów Samopomocy doszło do powołania forum SDS naszego województwa. Podczas tajnego głosowania forum wybrało 5-osobowy zarząd, w skład którego wszedł Piotr Baczewski, prezes Stowarzyszenia Jesteśmy Razem, prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy Centrum Barka. 4 lipca rusza kolejny festiwal kultury ukraińskiej Ekołomyja 2015. Gwiazdą tegorocznego festiwalu będzie Rusłana. Organizatorzy zapraszają wszystkich bardzo serdecznie do wspólnej zabawy. Na koniec miła wiadomość dla wszystkich kibiców piłki nożnej. Górowska Kresowia rozegrała ostatni mecz w tym sezonie, pokonując Piast Wilczęta 2-0. Awansowała z pierwszego miejsca w grupie do klasy okręgowej. Więcej informacji w następnym wydaniu wiadomości. W tym wydaniu wiadomości górowskich to już wszystko. Zapraszam jeszcze do obejrzenia Pulsu Górowa i wysłuchania rozmowy z Marcinem Mikulskim, prezesem spółki Bartis. Do widzenia.